Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie, widzowie. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ jak wiecie, dwa dni temu włamałem się do domu Patryka. Dzień temu śledziłem Patryka, a dzisiaj przyszedł dzień, w którym mam zamiar pójść i z nim pogadać, w końcu się z nim poznać i wręczymy mu ten prezent, który schowałem u niego na chacie. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, poproszę was o zostawienie łapki w górę, zasubskrybowanie kanału. Załóżmy, że jak dobijecie tutaj 4000 łapek w górę, no to na przykład w następnym odcinku pozdrowię kogoś z komentarzy. Oj, napiszcie komentarz i pozdrowię jedną osobę, która napisze komentarz. Może to akurat będziesz ty. Kto wie, może tak, dobra. I też zapraszam na kanał Filip Szczypka, ponieważ tam vlogi są we wtorek, czwartek, sobota, w resztę dni wrzucamy tam shorty. A na kanał Szczypson Plus zapraszam, ponieważ tam również codziennie teraz staram się robić materiały i zasuwam, przemyślam, myślę nad tym wszystkim, żeby właśnie zdążyć z wszystkim. Więc prawie, że tak w sumie można powiedzieć, że potrójne daily teraz będziemy walić. Jak długo się uda? Nie wiem, nie obiecuję, że się uda długo. Mam nadzieję, że jak najdłużej, ale czasami na każdym kanale może być tak, że się mi noga podwinie i film nie wleci. No i tyle, dobra, widzowie, startujemy z tym, ponieważ ja jestem mega podjarany, jestem mega ciekaw, jak to będzie z Patrykiem pogadać. No po prostu mega jestem ciekaw. Jest on w tym momencie na serwerze, więc mamy szansę na to, żeby z nim porozmawiać, jest sam też w ogóle. No i z tego, co słyszałem, to on się mocno krępuje i on niespecjalnie jest taki, wiecie, boi się z nami rozmawiać, że tak powiem, że on się mocno wstydzi, tak? Dostałem taki info od SpongeBoba, czy to jest prawda? No nie wiem, spytamy się go pewnie, żeby się dowiedzieć, czy faktycznie się wstydzi, czy nie. No ale wydaje mi się, że nie ma czego się tu wstydzić. No kurczę, my jesteśmy pozytywne chłopaki. Pozytywne chłopaki, prawda, z tych tutaj chat minecraftowych, że tak to ujmę. Dobra, założę sobie elytrę i tam podlecę szybciej, bo tak to będziemy iść wieki. Nie wiem, dlaczego od razu tak nie zrobiłem. Ale dobra, jedną fajerwerkę zużyjemy i tyle nam wystarczy. Dobra, widzę już ten domek Patryka, tylko pytanie, czy on jest u siebie na chacie, bo nie widzę go nigdzie tutaj. O, jest tam nick, dobra, jest, coś kopię. Tam... Czy tam jest głowa od Yetiego? Ej, co jest grane? Dobra, nie wiem, idę. Pozytywne nastawienie, mam nadzieję, że mojej głowy nie będzie chciał. Dobra. Halo, halo, puk, puk. Ha, kto to był? O, halo? Co jest? Patryk! Szypson, a to siema. Jesteś ty! To jestem ja, witam cię bardzo serdecznie, rękę podaję. Siemanko. O, super. Powiedz mi, dlaczego tam Yeti jest na TNT? Kto jest Yeti? A, ten pies! No bo ten pies mnie tak denerwuje, udało mi się znaleźć jego głowę. I tą głowę teraz muszę ją, biję go cały czas, bo mi tak denerwuje. A co ci zrobił? Co ci zrobił? Bije mnie, wyzyła i nie dał mi zrobić Patrykowic na Yetowicach. Nie, to nie może tak być. Jak nie mogą być Patrykowice na Yetowicach? Ja, on chciał zrobić Yetowice na Palionowiec, a idź, no teraz bardzo dobrze, torturuj go. Mów, że chcesz teraz Patrykowice na Yetowicach zrobić. No to, kurczę, no powiem ci tak, ja też z nim mam tak, wiesz, takie, że my tak niby się lubimy, ale jednak... Nie lubisz go? Zaszedł mi za skórę kilka tak, razy. Tak, zostańmy sojuszem, będziemy dobra, kolegami, będziemy go gnębili. Sojuszniczy chleb w takim razie rzucam. A słyszałem, że ty lubisz jeść w ogóle. Pyszne, no ja nie mam jedzenia, oni mi dają jakieś niedobre roślinki i potem mi się chce wymiotować, ale już posmutałem i nie ma żygu. A nie, a bo ty też żygasz. No dobra, ty, a słuchaj, bo mam takie ważne pytanie, bo jakby no. Teraz tak jak się rozglądałem, to zauważyłem pewną rzecz i tutaj jest TNT. Dlaczego? Co? Jakie TNT tu jest? Kto to dał? Nie wiem. Pies pewnie głupi. Nie wiem, ale zauważyłem to i to było tu pod twoimi drzwiami, dlatego wolałem ci powiedzieć, bo właśnie bałem się, że wiesz, że może coś ci się stać złego. A wydaje się, nie, byś w porządku, na, chłopak. Na pewno jest ten pies, zrobiłbym. Myślisz, że to on? Samo, ale... No tak, na pewno on, bo on mi cały czas tu dokucza. Ja już jestem tak miły dla niego, ale on dalej dokucza mi. Ja nie wiem, jak ja mam... Nie, Patryk, jakbyś miał jakieś problemy... Zgłaszę się, już na mnie pozytywne wrażenie. Właśnie, SpongeBob mi powiedział, że ty się ponoć wstydziłeś się przywitać. Nie wstydziłem, tylko to jakieś dziwne kreatury były. Nie wiem, jeden wyglądał jak wąż, drugi jak pies, trzeci jak jakiś kto jak wąż? Kto jak wąż? No Dave chyba, ten taki, nie wiem. Miał być moim przyjacielem, a okazało się, że nie jest. Miał być różowy, ale potem znowu zrobił się niebieski. Ja już nie wiem, ja już nie mam przyjaciół. Ale czekaj, Dave się zrobił niebieski? No nie, on był niebieski od początku, ale potem stał się różowy. I potem miało tak zostać, ale po dwóch dniach się odbarwił i został znowu niebieski. O, nie wiem, o czym mówisz, ale Dawid no jest żabą. Jest niebieski. On jest żabą zieloną, jaki niebieski. Niebieską jest żabą. Dave, to jest niebieska żaba. Dobrze. Głupi kupek.
Dobra, Patryk, słuchaj, bo ja przygotowałem się. Chciałem ci dać taki prezent powitalny. Jako, że jesteś tutaj nową osobą i tak dalej, to postanowiłem, że ogarnę ci taki prezent, nie? I... Lodzik? Nie, czy to nie, jest lodzik albo kraboburger? Czy nie? Nie, nie, nie. Ten prezent... Nie, ten, ale nie, spokojnie, krabu. Prezent ci się spodoba, nie panikuj. Tak? Po prostu tak. Prezent jest ukryty u ciebie w domu. W domu. Ale pewnie w skrzynce. Nie, no nie. Tu jest nie w ogóle ma. TNT też. Bo tu tak? pisze, ale nie podpalaj ja tego wiem, TNT. Bo to od tego psa jest głupiego. A. Nie ma... Gdzie to jest? Gdzie no, jest, słuchaj, jest ukryte, szukaj, szukaj, bo mówię ci, że jest tutaj gdzieś ukryta skrzynka dla ciebie z prezentem dla ciebie powitalnym. A może na miejscu palionki? Też? Nie, też jak nie. Miejscu palionki? To co, ty tutaj palionka śpi? Co? No palionka tutaj ma miejsce zarezerwowane, obu mnie. Dobrze, no to nie wiem. Nie ma... Nie ma tego nigdzie, gdzie to może być? No szukaj, szukaj, musisz szukać, mówię ci, no, nie masz dużego domu, musi gdzieś to tu być. Nie denerwuj się, masz czas. Jest. Masz czas. Może być to wszędzie, no dobra, nie, ale, okay. Ale powiem ci tak, to jest charakterystyczne miejsce dosyć, tam okay. Gdzie to ukryłem. To pewnie mój tron. Ej, a właśnie, jak już tak kopię sobie, no, to możemy... A to ręką rozwalasz. Znasz Milki? Znam Milki, no. Fajna jest ta Milki, czy nie? Ale Milki jest aktualnie w Stanach Zjednoczonych. Ale jak? Gdzie tu są Stany? Co ona jest wyjechała Stany? Na wakacje. W złych Stanach jest? Ja nie, nie, ona jest w dobrych Stanach. Stanach Zjednoczonych. W mieście Aniołów, Los Angeles. Okej, okay. A tu nie wiem gdzie to... A kiedy wróci? 14 września. A tu blisko, tak? Czy no, daleko? No, powiem ci tak, to jest za 13 dni. Czemu tu stawiasz jego głowę? To jest tron jakiś nie, tutaj. Nie, bo się tego... zgubił klocek, ale będę no bo go rozwaliłeś deptał, ręką. To... Mówiłem ci, że się ręką rozwalasz. Dobra, po ogarniemy będę deptał, ci. To nawet lepsze jest teraz. Lepiej mi się to podoba. Dobra, nie ma tej nagrody. Dobra, no jak nie? Nie ma tej nagrody, no, no oszukałeś mnie, nie ma nagrody. No kurde, Patryk, ty jesteś dobry ziomek. Dobra, to już ci lubię. Dobra, słuchaj, no to w takim razie może zagrajmy w ciepło-zimno. Może coś takiego, że ja ci będę mówić... Jak będę ci mówić ciepło, to znaczy, że jesteś coraz bliżej. Jak będę ci mówić, że jest zimno, to znaczy, że jesteś coraz dalej od tej skrzynki, dobra? O, dobra. Dobra, no to może zacznij szukać, ja ci będę mówić. Dobra. No, zimno, tu? Zimno, zimno. 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 Tu. Zimno, zimno. Zimno, troszkę cieplej, tu? Troszkę cieplej. Tu? Zimno, zimno znowu. Troszkę cieplej, cieplej, cieplej. O, już cieplej. Za daleko, już zimno. Cieplej, cieplej, cieplej. Oj, bardzo ciepło. Bardzo, aż tu grzeje. Aż grzeje, aż grzeje. No już jesteś, że tak powiem, blisko. Jest, brawo. Znaleziona, prezent dla ciebie. I patrz, ty masz żarcia. Widzisz, ty masz żarcia? Co ty jedzenia? Tam masz żarcia tak, że ci starczy już na zawsze chyba. Ja, dziękuję, Szybson, jesteś najlepszym kolegą. No, jesteś super, Patryk. I tu sobie to weź, patrz, masz 8 staków chleba, masz bambusa, żebyś sobie mógł coś z zębów wyciągnąć. Bierze. No ja nie mogę, ja będę żreć 2 dni. No, z twoim tempem to pewnie tyle to zajmie. Ale słuchaj, ale ja mam taką fabrykę tam chleba, więc u mnie jakbyś chciał chleba, to możesz przyjść i ja będę go miał zawsze dużo, tak? To ci zawsze mogę odpalę. Mogę sobie troszkę. Zabrać? Możesz sobie zabierać. Ja, dobra. Ja też mam, ja na Palionowie mam też taki, taką budkę, gdzie jest pod tłustym tostem się to nazywa i tam jest, tam też jest chleb do zabrania sobie, jak ktoś potrzebuje. A masz luziki? Czy nie? Nie mam lodzików. Kurde no, a kraboburger? No też, nie no, ja nie wiem co to są kraboburgery. Bo ja lubię, no kraboburgery, no ale to SpongeBob ci powie jak się robi, bo on umie. On umie? No to ja jeszcze nic nie wiem na temat kraboburgerów. No dobra, to trudno, kurde, no. Ale fajna nagroda, dzięki toast. Wszystko dla ciebie, no. A Milki powiesz o mnie, jak się ją się spotkasz? No, myślę, że ona będzie sama chciała ciebie poznać, ja jej powiem, że jesteś super ziomek. Tak? No, taki jesteś śmieszny, no fajny. No fajnie! Dzięki, Szybson! No, naprawdę jesteś no. Fajnym kolegą, dobra. Dajesz mi jedzenie. No, jedzenie, patrz, a czego jeszcze potrzebujesz? Czego nie masz? Czego ja mogę nie mieć? Nie, ja mam wszystko, ja już mam wszystko. Już naprawdę. Masz wszystko. Czyli jak już, tak. Masz, jak już masz żarcie, to już masz wszystko. A, nie mam jednej, że... Nie no. Mam Milki. Nie mam Milki. Ale Milki, no... Nikt jej nie ma. Tak? No. Ale jak to nikt nie ma? Ale to dobrze, bo to ja będę ją miał. Jak tylko mnie podna. No jak cię polubi, to czemu nie? Może na pewno tak, mnie no, polubi. Powiedz tak, życzę ci powodzenia, nie?
Bo może jesteś wieguście. Ona tak ona lubi szablozębnych. Ale ja jestem szablozębny? Myślisz, że ja mam takie zęby duże? Masz jednego dużego na pewno. No to wystarczy chyba, nie? Żeby może jej to zaimponuje, może nie. Tak, może tak. Musisz to spróbować, wiesz, bo ja ci nie jestem w stanie obiecać, że to zadziała. Okej. Okay. Wiesz, o co chodzi? Dobra, to pójdziemy jutro, stary, do jej domu, ja jej zrobię niespodziankę. Ale dobra, masz na to masę czasu, przecież jest 13 dni, zanim ona wróci. Ale to ja już bym mógł, słuchaj, ja już bym mógł. Zróbmy tak, pomyśl porządnie nad niespodzianką, jaką chciałbyś jej, że tak powiem, powiedzieć. Jaką nie, ja już wiem, możemy tam polecieć, ja wiem. Ale nie, no to, ale spokojnie, przygotuj tą niespodziankę. Ja twój prezent przygotowywałem 2 dni, stary. Dobra. Przygotuj prezent, no tak, no przemyśl to dokładnie, co chcesz jej dać i tak dalej, wiesz, o co chodzi. W sumie masz rację, ja muszę to przemyśleć, żeby był lepszy prezent. Tak, od Patryka. No dokładnie, przemyśl ten prezent, ja później przyjdę, powiem ci, czy jest fajny. No i jak ona przyjdzie, to osobiście z tobą pójdę i wręczysz jej ten prezent, dobra? Dobra, tak, dobra, tak fajnie, zrobimy, dobra? Fajnie. No to słuchaj, Patryk, miło było cię poznać, jesteś naprawdę w porządku, ziomeczek. Jakbyś czegoś potrzebował, wbijaj do mnie i dawaj znać. Ja wracam do siebie na chatę, bo już się ciemno robi. I trzeba pójść spać. Trzymaj się ciepło, niech ci się tu pod tym głazem dobrze żyje. Jasny, brachu, żegnaj. Trzymaj się, elo. Dobra, widzowie, ej, no Patryk to jest taki ziomo, że ja nie mogę wytrzymać, naprawdę. Ciągle mi się śmiać chciał, jak z nim gadałem. Jest mega śmieszne. Dobra, widzowie, no ja w takim razie wracam z powrotem do siebie na chatę. Patryk okazał się być naprawdę w porządku, więc wydaje mi się, że będę chciał z nim częściej się spotykać na pewno. No i co, widzimy się na kolejnym odcinku. Patryk poznany. No, jest to póki co... Jeszcze śmiesznie nie spadłem, to jest niesamowite. Dobra, widzimy się na następnym odcinku, trzymajcie się, elu!